Cześć! Witajcie w nowej odsłonie Kuriera Akademickiego. Dzisiejszy odcinek nadajemy z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za oknami coraz chłodniej. Dlatego nasi reporterzy przygotowali garść rozgrzewających informacji. Gotowi? Zaczynamy! J jak jubileusz zespołu pieśni i tańca Łany. Mamy możliwość przybliżyć elementy pięknej polskiej kultury. M jak Mistrzostwa Wielkopolski w programowaniu zespołowym. Jak już ktoś się tutaj pojawił, to znaczy, że jest hobbystą i on to lubi. S jak studencki turniej negocjacyjny. Zespół to jest podstawa sukcesu i po prostu trzeba być bardzo z tym skoordynowanym. L jak licytacje randek. Wydaje mi się, że wszyscy z nas chcemy komuś pomóc. Nie wiem, czy wiesz, ale Uniwersytet Przyrodniczy świętował ostatnio ważne wydarzenie. Tak? Co masz na myśli? 40-lecie zespołu pieśni i tańca Łany. No, to robi wrażenie. Zobaczmy w takim razie, jak przygotowali się do tamtego wieczoru. Zespół pieśni i tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu doczekał się kolejnego jubileuszu. Tym razem z wielkim rozmachem świętowano 40-lecie działalności artystycznej Łanów, tak zwane Rubinowe Gody. Jubileuszowy koncert galowy odbył się na Międzynarodowych Targach Poznańskich pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W dobie znikających granic zjednoczonej Europy mamy możliwość przybliżyć elementy pięknej polskiej kultury bardzo wielu młodym ludziom i tym, którzy uczestniczą w tym, czyli tym, którzy są na scenie, jak i tym, którzy są na widowni. Dzisiejszy koncert jest tego dowodem. Łany to profesjonalny zespół taneczno-muzyczny specjalizujący się w prezentowaniu folkloru niemalże każdego zakątka Polski. Dzięki precyzji, niebanalnej choreografii i kunsztowi artystycznemu zapraszani są na liczne koncerty w Polsce i za granicą. W dniu 1 października w jednej z najważniejszych sal koncertowych Pekinu, Beijing Concert Hall, właśnie dawaliśmy do 1,5-tysięcznej publiczności koncert, który został bardzo owacyjnie przyjęty. Zespół nie istniałby z pewnością bez tancerzy, będących w dużej mierze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego, ale też innych poznańskich uczelni. Choć uczestnictwo w zespole wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, tancerze cenią sobie czas spędzony na próbach i wyjazdach. Zespół to jest również odpowiedzialność i to jest naprawdę świetna przygoda i to jest pasja, ale łączy się to zawsze z poświęceniem ze względu na godziny prób i treningów i pracę nad techniką. Od momentu powstania do dnia dzisiejszego zespół pieśni i tańca Łany dał kilkaset koncertów, uczestniczył w wielu prestiżowych festiwalach, ma na swoim koncie również nagrania radiowe i telewizyjne. Dzięki pracowitym tancerzom i fachowej kadrze zespół rozwija się z roku na rok, reprezentując nasz region w kraju, a Polskę na całym świecie. Ponad 140 zespołów programujących. Setki tysięcy znaków wystukanych na klawiaturze. I niejedna wypita kawa. Tak wyglądają Mistrzostwa Wielkopolski w programowaniu zespołowym. Jedne z największych stacjonarnych zespołowych zawodów tego typu na świecie. Grudzień nie wszystkim kojarzy się wyłącznie ze świętami. Dla zapalonych informatyków to miesiąc mistrzostw w programowaniu. Podczas dwudniowej imprezy na terenie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej ponad 140 drużyn zmierzyło się w pojedynku o tytuł Mistrza Wielkopolski. Zawody w programowaniu zespołowym polegają na tym, że trzyosobowe drużyny w tym samym czasie rozwiązują konkretny dany im wcześniej zestaw zadań programistycznych. Ta drużyna, która w najkrótszym czasie rozwiąże jak najwięcej z tej puli zadań, zostaje zwycięzcą takiego konkursu. 5 i 6 grudnia u drzwi Centrum Wykładowego zjawiły się tłumy łaknących zwycięstwa programistów. W szranki stanęli obok siebie nie tylko studenci. No, część z nich jest już studentami informatyki, bo to są również studenci. Część była, bo to są absolwenci, ale większość z nich zostaje studentami informatyki. W zasadzie wszyscy praktycznie uczestnicy są studentami informatyki później. Bo jak już ktoś się tutaj pojawił, to znaczy, że jest hobbystą i on to lubi. Kreatywności nie brakowało, szczególnie twórcom nazw drużyn, wśród których znalazły się na przykład na pewno nie pierożki, pisarze miłości czy przyszliśmy po jedzenie. Nie byłem w zeszłym, więc ciężko mi porównać. No, myślę, że różnicowały zespoły, w sensie nie było chyba zespołu, który zrobił wszystkie, co dobrze o tym świadczy. No jest to dla świetnej zabawy, żeby poznać nowych ludzi. W porównaniu do zeszłych lat, no trochę ciężej niż było. Każdy gotowy był pracować do utraty sił, by zająć miejsce na podium.
na tegorocznych zawodach nie brakowało dobrego humoru i poczęstunków. Następna edycja już za rok. Wiesz, jak wynegocjować zaliczenie u profesora? Nie wiem, daj pan 3. No, jakoś tak bardziej kreatywnie? Nie mam pojęcia, ale zapewne uczestnicy studenckiego turnieju negocjacyjnego wiedzą coś na ten temat. Porozumienie sierpniowe, obrady Okrągłego Stołu, akcesja Polski do Unii Europejskiej, czy może ważniejsze rzeczy, takie jak godziny dziekańskie czy przedłużenie sesji. To owoce udanych negocjacji. Negocjacji, których na pewno nie zabrakło 6 grudnia na Uniwersytecie Ekonomicznym podczas studenckiego turnieju negocjacyjnego. Wydarzenie przebiega w 2 częściach. Pierwszy etap odbywa się w 4 miastach, natomiast finał odbywa się w Warszawie. Zanim jednak do tego dojdzie, 3-osobowe zespoły musiały zmierzyć się z opracowanym scenariuszem. Zostały przygotowane 3 scenariusze, 2 trójstronne, 1 dwustronny. Zostały one przygotowane głównie przez Koło Naukowe Negocjator ze Szkoły Głównej Handlowej. Pierwszy scenariusz dotyczył pojednania się wojsk japońskich przeciw wspólnemu wrogowi. Drugi będzie dotyczył nieruchomości, trzeci jeszcze będzie wspomniana o inny temat. Celem każdej drużyny było uzyskanie jak największej przewagi nad przeciwnikami w wyznaczonych obszarach negocjacyjnych. Żadna z ekip nie chciała odpuścić i próbowała za wszelką cenę postawić na swoim. W takim razie, jaki był klucz do sukcesu? Po prostu trzeba być zdeterminowanym, trzeba być skupionym i przede wszystkim ufać swojemu zespołowi. Ponieważ zespół to jest podstawa sukcesu i po prostu trzeba być bardzo z tym skoordynowanym. Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować zwycięzcom i życzyć im powodzenia w kolejnym etapie turnieju. Ponad 5,5 tysiąca złotych zasiliło konto Szlachetnej Paczki. Właśnie tyle pieniędzy udało się zebrać w ramach Erasmus Date Auction. Wydarzenie przyciągnęło mnóstwo studentek i studentów, którzy licytowali randki. Ostra licytacja. Wielkie emocje wśród uczestników i sprzedane. Właśnie tak wygrywa się randkę na Erasmus Date Auction, a przy okazji wspiera szczytny cel. Celem dzisiejszej akcji jest zebranie środków na pomoc potrzebującym rodzinom w Poznaniu. Zebrane środki właśnie przekażemy na pomoc im, dostaniemy od nich listę rzeczy, których najbardziej potrzebują. Wiadomo, że zbliża się okres świąteczny i fajnie by było, gdyby dzieciaki też otrzymały chociaż jakieś skromne upominki. Na pewno właśnie ich uśmiech, ich radość i potem ich podziękowania są dla nas świetnym wynagrodzeniem. Jednak do tanga trzeba dwojga. Aby ktoś mógł licytować, ktoś musi chcieć być wylicytowanym. Wydaje mi się, że wszyscy z nas chcemy komuś pomóc. Święta są taką specjalną okazją i wydaje mi się to mega przedsięwzięcie. Tym bardziej, że jedną z sekcji organizujących całe wydarzenie jestem jej przewodniczącą, więc czułam się tym bardziej związana z całą akcją i poniekąd zobowiązana, żeby to zrobić. Erasmus Date Auction to jednak coś więcej niż szansa na jedną niezwykłą randkę. Może zdarzyć się też tak, że wspólnie spędzony wieczór przerodzi się w coś więcej. Tak, nieoficjalnie wiem, że jedna z randek zakończyła się dłuższym związkiem. Z tego co wiem, no nie przetrwał on niestety do dnia dzisiejszego, ale właśnie jedna z par, która stworzyła się wskutek tej aukcji, wskutek licytacji, ten związek tam przez ładnych kilka miesięcy trwał, więc można też znaleźć swoją drugą połówkę na takim nietypowym evencie. Tegoroczne wydarzenie zakończyło się sukcesem. ISN Poznań United zebrał ponad 5,5 tysiąca złotych, czyli aż o ponad 2 tysiące więcej niż podczas debiutanckiej edycji. Chcecie iść na niepowtarzalną randkę, wspomóc akcję charytatywną i być może poznać swoją przyszłą miłość? Wpadajcie i licytujcie za rok. Wysyłanie kartek świątecznych to już zanikający zwyczaj. Wydawać się może, że technologia i masowa produkcja bożonarodzeniowych gadżetów odbiera cały urok grudniowych niespodzianek. Na szczęście, do końca miesiąca możemy wykazać się kreatywnością podczas warsztatów stworzenia takich pocztówek i ozdób świątecznych w technice linorytu. Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek grudnia w Centrum Kultury Zamek. Pokaż, że kartka świąteczna nie musi być zakupionym produktem i zaskocz dziadków, wysyłając im własnoręcznie zrobioną niespodziankę. Na koniec coś, co zachęci wszystkich studentów. Zajęcia są bezpłatne.
Wydaje ci się, że przydałoby się trochę finezji i barw w Poznaniu? Jest okazja, by zmienić miasto w stolicę kolorów. Na czym polega inicjatywa? Chodzi o to, aby zorganizować wydarzenie podobne do corocznego święta Holi w Indiach, gdzie zgromadzeni w jednym miejscu ludzie wyrzucają w górę różnokolorowe proszki, tworząc barwną feerię. Wszystkiemu towarzyszy muzyka, śmiech i dobra zabawa. Chciałbyś, żeby taka impreza odbyła się w Poznaniu? Nic prostszego. Zagłosuj na facebookowej stronie wydarzenia. Twoim marzeniem było studiowanie na Politechnice Poznańskiej? Nie byłeś osamotniony, bowiem jest to trzecia z najbardziej obleganych polskich uczelni publicznych. O jedno miejsce starało się około 7 kandydatów, a najpopularniejszymi kierunkami zostały inżynieria biologiczna, logistyka, inżynieria materiałowa i inżynieria bezpieczeństwa. Dużą popularnością cieszy się również informatyka. Pozostaje mieć nadzieję, że duża popularność nie wpłynie w negatywny sposób na poziom trudności sesji egzaminacyjnej. Na dziś to już wszystko. Widzimy się za 2 tygodnie. Wpadajcie na nasz fanpage na Facebooku i kanał na YouTube. Zapraszamy także na stronę TVP Poznań. Do zobaczenia. Cześć!